No muszę od początku zapytać o werdykt. Jak go oceniasz? Nie ja jestem od oceniania, ja jestem w środku. Mamy realizować jakieś tam swoje założenia. Wiadomo, że inaczej widzi się walkę z boku, inaczej z środka i co. Wydaje mi się, że walka po raz kolejny bliska. Wydaje mi się, jestem przekonany, że trzecia runda była dla mnie, druga myślę, że dla Tomka. Pierwsza była w miarę wyrównana, ale może troszeczkę zabrakło i poszła też na konto Tomka. Co? Niedosyt czuję, czuję ogromny niedosyt. Druga walka, drugi raz na pełnym dystansie i drugi raz minimalnie do tyłu. Szkoda, tak, bo czuję, że gdzieś tam ten kontrakt, ta szansa gdzieś tam przemyka przez palce i pomimo już wcześniejszej porażki gdzieś tam dostałem szansę i byłem bardzo zdeterminowany, żeby dzisiaj wygrać. No niestety nie udało się. Co trzeba robić dalej swoje. Zapierdzielać. Gratulacje dla Tomka. Jest w KSW, zasłużył na to. Trzymam za niego kciuki. A sam też będę dalej zmotywowany do ciężkiej pracy i dalej będę zasuwał. Troszeczkę stawka gdzieś tam sprawiła, że bardziej w tych dwóch pierwszych rundach baliście się porażki niż chcieliście wygrać? Tak, ja myślę, że stawka to jest tutaj słowo klucz. W sensie no, zwycięzca tej walki miał bardzo, bardzo dużo do zyskania i staraliśmy się zawalczyć inaczej niż w pierwszym naszym pojedynku, gdzie wszystko było rzucone na szale, kto kogo upoluje. Było tutaj było więcej kalkulacji po prostu. No trzecia runda, kiedy czułem, że już kurczę, no trzeba postawić wszystko na szale, no to już przystąpiłem bardziej do ataku. Miałem ten moment z tą gilotyną, ale no co, bardzo dobrze bronił. Szkoda. Szkoda. Nie masz takiego poczucia, że może minuty, może dwóch ci zabrakło, bo skończyliście leżąc na macie, natomiast no to ty byłeś inicjatorem tej akcji. Owszem, ale Tomek już tam przeszedł pozycję, próbowałem wyciągnąć z tego, co było. Tomek bardzo fajnie się skręcał, układał, przeciwdziałał jakby tej mojej gilotynie. No, doświadczony zawodnik, wie jak ta dźwignia działa, wie jak ją bronić, jak obchodzić. No, przygotowany był, co tu dużo mówić. Kiedy rozmawialiśmy z właścicielami KSW, to oni sugerowali, że poza zwycięstwo, no bo takie były reguły tej zabawy, mają jeszcze na swojej liście dwa nazwiska ciekawe, które być może prędzej czy później do KSW trafią. Ty wierzysz, że w kontekście całego programu pokazałeś się na tyle dobrej strony, że gdzieś wśród tych nazwisk twoje również się znajduje? Głęboko w to wierzę i ja ogólnie myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy byli w programie, to są zawodnicy już w większym lub mniejszym stopniu wypromowani. Wiadomo, że federacji też zależy na zawodnikach, którzy będą budowali zainteresowanie i za którymi będzie stał jakiś tam poziom sportowy, żeby sami się po prostu bronili, tak? I wierzę, głęboko wierzę w to, że taki kontrakt też dostanę. Przed jakby tą walką finałową zdążyłeś już odczuć popularność, że gdzieś ten program wpłynął na to, że ludzie zaczynają ciebie rozpoznawać? Tak, pomimo tego, że jest kwarantanna i z domu za często nie wychodzę, to miałem sytuację, że ktoś tam zaczepiał mnie i prosił czy o zdjęcie, czy o autograf. No jest to miłe faktycznie. No, widzę ten przeskok popularności, tak. No jest to miłe, doceniam, cieszę się, że mam rzeszę grono odbiorców, którzy wierzą we mnie, którzy mi kibicują i dobrze życzą. Podsumowując też cały program, no było to jakieś nowum, gdzieś tam nieznane, wchodziliście do tego troszeczkę tak nie wiedząc, czym to będzie pachnąć. Dowiedziałeś się czegoś o sobie? No bo jednak gdzieś spędziliście sporo wspólnych chwil, takich i innych. Powalczyliście. Udało ci się gdzieś tam w tym czasie, nie wiem, czy jeszcze zwiększyć swój poziom sportowy, czy odkryć gdzieś tam swoje jakieś dokładne, dodatkowe pokłady motywacji? Ja uważam się za osobę bardzo świadomą swoich umiejętności, swoich cech charakteru, cech osobowości. Także jeśli mam być szczery, to będę ten program na pewno mile wspominał jako przygodę życia, bo poznałem wiele wspaniałych osób i wiele ciekawych historii się w tym programie wydarzyło, które niekoniecznie miały miejsce na antenie, nie były wyemitowane. Natomiast na pewno będę mieć sentyment do tego programu i traktuję to jako przygodę życia, jako bardzo duży zastrzyk promocji
I co, jako taką szansę pokazania się szerszemu gronu. Mam nadzieję, że wielu ludziom zapadnę w pamięć i będzie jeszcze okazja udowodnić, co potrafię. Ostatnie pytanie, jakie dalsze plany? Teraz na pewno odpoczynek, zasłużony odpoczynek. Raz, że no, jak wiemy, gale są podwoływane, teraz co prawda wracają w formie studyjnej, natomiast ja przez ostatnie 8 miesięcy zrobiłem 7 walk zawodowych. To jest, uważam, bardzo dobry wynik, bardzo intensywny i powiedzmy na koniec ubiegłego roku w 3 miesiące miałem 3 walki, później nie było czasu na odpoczynek, bo powiedzmy od początku roku wiedziałem o programie i budowaliśmy formę do programu. I co, teraz zasłużone wakacje, szkoda, że nie z tytułem tego tylko jednego i nie z kontraktem, no ale wierzę, że pozytywne myślenie przyciąga pozytywne zdarzenia i takich myśli się trzymam, wierzę, że będzie dobrze i ten kontrakt też prędzej czy później dostanę i ja.